Izraeli, którzy wyciągnę, został zatrzymaną z ruch gminnych głosów udzielanych. Pozwólcie Państwo, że temat dróg gminnych przedstawi Pan zastępca, a ja się będę włączał. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o drogi publiczne, trzy slajdy prezentują wykaz wraz z długością odcinku. Łącznie mamy około 487 km dróg. Do tego dochodzi, że drogi jest w zakresie drogi publicznej o długości 86 km. Wydatki bieżące na naprawę dróg. W 2019 roku na materiały wydaliśmy ponad 86 tysięcy złotych, na usługi 240, łącznie na remont dróg w roku 2019 wydano kwotę 327 625 złotych 9 groszy. Wydatki bieżące na naprawę dróg w roku 2020 plan. Łącznie zaplanowano kwotę 575 199 złotych 12 groszy. Jeżeli chodzi o realizację, po chwili obecnej zrealizowano się już na cały bieżący dróg Targoleza przepędowo, wymiana połamanych podium, wykonanie spływów, uzupełnienie ubytku, Żelkowo wieś, wyrównanie koszyny norweskim powodza drogi drukowanej w wsi Żelkowo, miejscowości Równo, wykonanie zjazdu kolejowego do domu środowiskowych pomocy oraz uzupełnienie kurzbetem ubytków wałowanie drogi. Droga Równo-Kręcino, uzupełnienie kurzbetem ubytków w drodze, droga Cetynowa we wsi, uzupełnienie koszyny norweskim ubytków, wielkiej wsi, naprawa koszyny norweskim ubytków, Wielka Wieś, wygląda na Sokoło, uzupełnienie ubytku kruszbetem, Szczytkowice, Zakupko, naprawa drogi kruszytem, norweskim Zagreszczenie, Gorzyno, wykonanie drogi z odwodnieniem, no tu jeszcze wymagało pewnych naprawy. Iskica, Lisia Góra, naprawa drogi kruszbetem i miejscowość Gorzyno, naprawa drogi kruszbetem, właśnie wchodzone. Obecnie czekamy trochę na poprawę warunków pogodowych i będziemy realizować naprawę dróg Żelkowo-Zgojewo. To ma być profilowanie równiarką, uzupełnienie ubytków kruszbetem oraz wałowanie drogi, Skórzyno wieś, wymiana połamanych podium na drodze rachutowej. Kręcino profilowanie drogi równiarką i wałowanie. Kostkowo wieś, profilowanie drogi równiarką i wałowanie. Oraz Żelkowo-Czarny profilowanie drogi, uzupełnienie ubytków wraz z wałowaniem. Taki plan jest na naprawdę bieżące. Ta kwota, jak Państwo widzieliście, zdecydowanie wzrosła, ale też warunki pogodowe powodowały, że nasączenie gruntu było tak duże, że te drogi dosyć mocno tutaj nam ucierpiały, ale też pozwoliło wcześniej rozpocząć te prace, bo to w ubiegłym roku nie mogło się zacząć wcześniej niż końcówka marca i obecnie prace cały czas w zasadzie trwają. Dziękuję. Dziękuję Panie Wiceprzewodniczący. Mogę tu sobie uzupełnić? Jak Państwo usłyszeli, tych dróg mamy bardzo dużo i one są wielokrotnie w gorszym stanie aniżeli drogi powiatowe, które tutaj pokazywaliśmy. To jest temat, nad którym musimy się pochylić, planując wydatkowanie środków budżetowych. Jeżeli w zależności od tego, jak potoczą się losy wniosków na przebudowę dróg, między innymi tutaj mam na myśli Górzyno, mam na myśli Podole Wielkie, Podłocie, jeżeli te środki nie znajdą się w tej puli do dofinansowania, my mamy zachowane zdolności kredytowe i stoimy na stanowisku, że musimy starać się z tej kurki również korzystać z myślą o utrzymaniu naszych dróg gminnych. Bo tak jak Pan Wiceprzewodniczący powiedział, mamy ponad 80 km dróg publicznych gminnych.
kilometrów. I one wymagają natychmiastowej, w wielu przypadkach natychmiastowej interwencji. Na ten czas jest wiele niewiadomych, więc jest to temat rozwojowy, nad którym z całą pewnością komisje rady będą musiały się pochylić, bo z taką inicjatywą tutaj jako wójt gminy wyjdę. No niemniej jednak, jeżeli Państwo pozwolicie, poczekajmy na rozstrzygnięcie sytuacji dróg, o których mówiliśmy na spotkaniu z panem starostą, z panią dyrektor, wicedyrektor zarządu dróg wojewódzkich. Ja chciałabym przypomnieć, bo na sekundkę tutaj z panem przewodniczącym się wyłączyłam, że my w projekcie, w budżecie mamy ujętą dużą inwestycję na drodze gminnej. To jest droga do Gostkowa. Jest to inwestycja na kwotę blisko 1 000 000 zł. Dokładnie 935 689 zł i jest to inwestycja dwuetapowa. W tym roku planujemy wydać takie środki. Zwróciliśmy się o dofinansowanie. Nie mamy jeszcze rozstrzygnięcia w tym temacie. Więc reasumując, nie jest tak, że w temacie dróg, naszych dróg gminnych nic się nie dzieje. Postaramy się na dzień dzisiejszy gasić pożary mimo fatalnych warunków pogodowych, ale też mamy zabezpieczone środki na bieżące utrzymanie skali roku. Jeżeli są jakieś pytania, to proszę bardzo. Proszę bardzo, pan Wielkowski. W czasie, gdzie wykażę dróg gminnych, nie zauważyłem drogi w Olinii. Czy nie ma takiej? Jest droga w Olinii, ale gdybyśmy zrobili prezentację godzinną, to proszę mi wierzyć, że w głowach nie zostałoby nic i nic byśmy tutaj nie... No nie chcę użyć niewłaściwego określenia. My zasygnalizowaliśmy problem. Bolinia, bo w samej miejscowości to jest droga gminna. Od kapliczki, tam jest droga do Jaskowa, ale takich dróg mamy 14 powiatowych, a proszę zobaczyć tylko kilka. Tak w najgorszym stanie mieliśmy w prezentacji, żeby pokazać, jaka jest skala problemu. Jeżeli chodzi o Wolinie, panie radny, jeżeli można, no też się trzeba zastanowić w końcu nad kanalizacją tej miejscowości. To jest projekt związany po obwodzie Wolinia Cecynowo. To nie jest tak, że nic w tym temacie też się nie dzieje, a wtedy temat drogi i tak musi być przy pracy. To rozumiem, ale chodzi o ten odcinek od sklepu do Polna, bo my pewnie, że tam jest naprawdę pani była ze szybowcą. Ale tak jak panu powiedziałam, poczekajmy na rozstrzygnięcie. To nie jest tam, mówiliśmy o odwodnieniu. W tej chwili naprawdę jest tyle znaków zapytania, i myślę, że odpowiedzi znajdziemy w momencie, kiedy rozstrzygnięte zostanie dofinansowanie do dróg, o których mówiliśmy wcześniej. A poza tym, no jest taka potrzeba. Ja się cały czas cieszę, że jednak te możliwości kredytowe mamy. I jest ta możliwość w sytuacjach, kiedy jest taka naprawdę potrzeba, aby Rada Gminy nad tym się pochyliła. Tutaj pan starosta mówił o harmonogramie, o takiej gradacji ważności remontów poszczególnych dróg. I tu będę państwa prosiła o opracowanie takiej gradacji. Podobną drogę, ścieżkę uważam powinniśmy opracować dla dróg naszych gmin. Proszę bardzo. Panie Burmistrzu, panie przewodniczący, mieszkańcy na wzgórzu zapytają, czy będzie coś zrobione w sprawie infrastruktury oświetla, bo na razie są nowe lampy założone, dziękujemy. I co dalej? Czy jest w tym czteroletni kadencji naszej, czy spodziewać się później, w terminach późniejszych? Pan radny doskonale wie, że jeżeli chodzi o osiedle na wzgórzu, problemem jest
ciepłownia i problemem jest infrastruktura ciepłownicza. Cały czas tematem otwartym jest budowa biogazowni i rozwiązania problemu ogrzewania osiedla, perspektywicznie szkoły. Temat jest de facto otwarty. Deklaracji żadnych nie złożę. Jest opracowany projekt. Opracowany w latach wcześniejszych. On jest jeszcze ważny. I to jest też jedno z zadań, na którym z całą pewnością pochyli się Rada Gminy. To nie jest kompetencja wójta. Zadań do zrealizowania w kwestiach drogowych mamy wiele. Problem osiedla polega na tym, że praktycznie rzecz biorąc no nie bardzo widzę ścieżkę, którą moglibyśmy pójść w zakresie szukania środków zewnętrznych. Inaczej to wygląda w przypadku dróg, które prowadzą do drogi powiatowej, wojewódzkiej, jak chociażby ulica Lipowa, czy Ogrodowa, o której wcześniej mówiliśmy. Temat jest złożony, ale to też chodzi, o tą ulicę Lipową, od stacji paliw do góry, do ośrodka tego nowego zdrowia, chociaż ten odcinek. Proszę Państwa, już oficjalnie możemy powiedzieć, ponieważ wyrok się uprawomocnił, że zakupiliśmy budynki w poszłym ośrodku zdrowia z przeznaczeniem na nową siedzibę ośrodka zdrowia i w tym momencie wychodząc też naprzeciw Rady Sołeckiej, Sołectwa w Głuszczyce, chcemy opracować projekt na przebudowę drogi i dróg wewnętrznych, i drogi Lipowej, prowadzącej między innymi do nowej siedziby ośrodka zdrowia. Tak jak powiedział tutaj pan dyrektor Bożarek, zaczynamy od projektu, a potem będziemy szukać dofinansowania, ponieważ samorząd nie udźwignie finansowania w wysokości 100% kosztów. Tak jest o tyle dobrze, że Lipowa łączy się z drogą powiatową i z drogą wojewódzką. To zawsze jest atut i budka. Podobnie jak przy wcześniejszym wniosku, pamiętacie Państwo, gdzie już był składany. To dziękuję Pani Wójt. Proszę pamiętać, bo oczywiście już nie będę powtarzał. Przekażę mieszkańcom, że będzie to robione w przyszłości. Nie w tej chwili. Jest potrzeba wykonania. Proszę nie wkładać w moje usta słów, których nie powiedziałam, że będzie zrobione. Jest taka pola, są projekty i tutaj będę parła w tym kierunku, aby inwestycje, które zostały zaplanowane, były realizowane, ale nie określę się w czasie. Ja miałam spotkanie z właścicielem kotłowni, między innymi też w tym temacie. Jak perspektywicznie wygląda kwestia rozwiązania problemu ogrzewania osiedla? Powiem, że kotłownia jest ciekawa. Wyglądało to optymistycznie, ale realia są takie, jakie są, czyli obiecywał, przepraszam bardzo, że biogazownie jest też wykonane na niczym. Po prostu nie załatwił tych spraw. W tym temacie na razie nic się nie dzieje. Tak. Ja na tyle bym miał. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Coś jeszcze chciałbym? Proszę bardzo. Tak, bardzo serdecznie wszystkim. Zapraszam do ulicy. Proszę przekazać mi. Ale zasady jakieś się przyjąć. Jest taki jeden odcinek drogi w Połudzie. I tu otrębiecie w kierunku szkoły. Jest tak łapany ten asfalt. I tam jest podłoże grób. Także żadne krusiewo tam nie zda egzaminu. Żeby to jakoś szło ten kawałek, tam jest 400 metrów. To wyremontować. To było tak wlepione tym asfaltem na zimno zawsze, ale już teraz ten kanał jak wylał, to było tak odmyte mocno, że już kanał mamy zrobiony, czyli za
rządu Polskie Wody, Klemburgut, wykopany, ładnie jest zrobiony, myślę, że nie będzie wylewał, no ale teraz on jest tam całkowicie. Mało jego zostało. Ten problem zgłasza jeden z mieszkańców budynku przy posadowionego przy tej drodze, także jest on nam znany. Czy jakieś działania w tym zakresie były podejmowane? Może oddam głos panu Szczyliczowi, panu inspektorowi? Powiem tak, że ten odcinek drogi jest odcinkiem drogi Starobruk z dużymi kubikami asfaltowymi. W związku z czym w tym stanie ta droga nadaje się idealnie do drogi betonową bądź zakładka. Także nie jest to koszt, powiedzmy, bardzo mały, tylko trzeba liczyć, jak to jest około 400 metrów. To kwota będzie przynajmniej w granicach 500 000 zł. W związku z czym można albo betonową, albo bitumiczną. Natomiast rewitalizacji nikt nie przewiduje tutaj, żeby zerwać te resztki masy bitumicznej na tym starobruku, no i został bruk taki, jaki jest. On nie jest mocno sfotygowany, byłby na pewno nawierzchnią na kupę lat doskonałą. No bo jak wiemy, drukowe drogi trzymają się do tej pory, mimo upieku nas uletniego. Także na dzień zniszczyliśmy nawet jakieś poprawianie stanu tej drogi, jakimkolwiek kruszywem, to jest bezzasadne. Wydatkowanie pieniądze niepotrzebne, z tym bardziej, że ta droga jest wyczyszczana bardzo rzadko, na to, że powiedzmy ruch drogowy minimalny. Także należy się zastanowić, czy akurat wydać tyle pieniędzy na takie wyczynienie drogi, czy do wyboru. Także tutaj nie ma znaczne, że powiedzmy zrobić betonową, zrobić bitumiczną. Są takie wybory, natomiast są to po każdej połowie. Ja głęboko wierzę, że stanie się jakiś cud i będziemy mieli nadmiar pieniędzy i w tym momencie będziemy mogli wybierać technologię w ogóle, z jakiej będziemy korzystali. Pocieszającym jest fakt, że mieszkańcy tych budynków mogą się komunikować drogą prowadzącą w kierunku przedszkola, która łączy się z drogą wojewódzką i stamtąd też mają dostęp do szkoły, czy do przystanku, czy też punktu aptecznego. Czyli nie jest to o czym mówił pan inspektor, to jest inwestycja. I teraz jak każdy z państwa tutaj słucha i zna swój teren, to doskonale wie, jakie ma potrzeby w tym zakresie. Ta droga nie wpisuje się absolutnie w jakąś taką gradację, żeby znaleźć się na szczycie bieżących, palących potrzeb remontowych. Także niestety, ale ja takiej możliwości nawet w długiej perspektywie czasowej nie widzę. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę, przechodzimy. Proszę bardzo, radny dziś. Ja bym chciał jeszcze uzupełnić wypowiedź pana radnego z Wolinii. O, chodzi mi o drogę Wolino-Pękami. Pan ma mieszkańcy też problem dojechać, a szczególnie wiosna i jesień. Bardzo się usypuje, a może byśmy poszli budowę dróg z Kutium, tak jak jest droga do Przepędowa i ona staje z nami. I zamiast podstępywać kruszywem czy czymś, byśmy wzięli sobie to z Kutium. I ona będzie na pewno twardsza i mniej kosztowna niż tą asfalt czy jakieś nowe nawierzchnie po terenie. Dziękuję. Ja jeszcze raz wrócę do tego, co powiedziałam wcześniej. Tak jak tutaj sugerował pan dyrektor, należałoby zrobić gradację ważności remontu dróg, podobnie powiatowych, podobnie należałoby zrobić to w przypadku dróg gminnych. Dlatego też jeszcze raz zaproponuję, aby komisja merytoryczna, czy komisje wspólne, w zasadzie powinny w mojej ocenie być to komisje wspólne, ponieważ w
dotyczy to mieszkańców poszczególnych sałatki okręgów wyborczych, zdecydowanie, jak powinny wyglądać remonty inwestycyjne, bo inwestycje. Bo to są inwestycje. My nie mówimy tutaj już o remontach, tylko wchodzimy w inwestycje. Czyli która pierwsza, która druga i w momencie, kiedy dysponujemy środkami, po prostu realizujemy. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o drogi, to też trzeba pamiętać o tym, że możemy ponosić większe nakłady inwestycyjne już na utwardzanie dróg wydanych, bo niemniej jednak cały czas jesteśmy w takim troszeczkę zawieszeniu, bo musimy trzymać środki finansowe na inwestycje, które prowadzi tutaj starosta, bo musimy do tego dołożyć. Więc jeżeli z jednej strony podają deklarację, że może jakiś odcinek wydłużyć, musimy sobie zdawać sprawę, że musimy mieć za tym konkretne skutki i nie możemy tak w marszu przyjąć planu, że będziemy krótką deklarację składać, a robimy tą drogę. Wszystko rozstrzygnie się w momencie, kiedy starosta poinformuje nas, które projekty w priorytecie on realizuje, bo do tych my musimy po prostu dołożyć w tym momencie. Uwolnimy sobie środki, jak już będziemy mieli tą wiedzę i wtedy dopiero będziemy mogli dysponować. Pewnie wtedy Rada Wasza będzie miała dopiero otwarte taką możliwość, wachlarz działań w stosunku do naszych dróg gminnych. Dziękuję. Już nie pytam. Przechodzę do punktu trzeciego. Proszę Panią Burmistrz o przedstawienie informacji z działalności w okresie międzysesyjnym. Okres międzysesyjny obejmuje czas pomiędzy 31 stycznia 2020 roku a 26 lutego 2020. I tak w okresie pomiędzy 30 stycznia a 7 lutego uczestniczyłam w spotkaniu WRD Orszy w Gdańsku. Spotkałam się z Państwem, z sołtysami z terenu naszej gminy w celu omówienia aktualnych problemów oraz zasad wydatkowania środków z Funduszu Sołeckiego. Wraz z Panem Przewodniczącym uczestniczyłam w pokazie funkcjonowania zakładu segregacji odpadów w Wielkowie. Uczestniczyłam w spotkaniu w sprawie zakończonej inwestycji kanalizacja i Spicy. Uczestniczyłam w posiedzeniu Rady Nadzorczej Zakładu Usług Publicznych, jak również w posiedzeniu Komisji Rady Gminy. Ponadto podpisałam akt notarialny na zamianę gruntów w miejscowości Żelkowo i już oficjalnie jesteśmy właścicielem tego gruntu. W okresie pomiędzy 10 lutego a 16 lutego zwołałam naradę z dyrektorami placówek oświatowych, aby omówić założenia do projektów organizacyjnych. Spotkałam się z panem prezesem zarządu firmy NordMedic, która zapewnia obsługę medyczną do środku zdrowia w Kuchrzycach. Uczestniczyłam w posiedzeniu Gminnej Komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych. Przewodniczyłam posiedzeniu Zarządu Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Kłuszczyce. W starostwie spotkałam się z panem kierownikiem nadzoru budowlanego. Spotkałam się również z przedstawicielem Energii Oświetlenie, który przygotował kalkulację kosztów wymiany energochłonnych jarzeniówek na oświetlenie LED-owe w szkołach w Kłuszczycach i Żelkowie. Zwołałam i uczestniczyłam w zebraniu sołeckim w Żuszczach, gdzie wybrano nową panią sołtys. Uczestniczyłam w spotkaniu z przedstawicielem wykonawcy przystani kajakowej w ramach projektu Kajaki przez Pomorze. Jak Państwo pamiętacie, ta przystań kajakowa ma być wybudowana na Przymoście w kierunku miejscowości Gacz. W Stowięcinie spotkałam się z rodzicami uczniów z Radosławia. Uczestniczyłam w podsumowaniu turnieju halowej piłki nożnej w Parkurka gminy Głuszczyce. Uczestniczyłam w uroczystości jubileuszu stulecia urodzin mieszkanki naszej gminy. Spotkałam się z prezesami jednostek OSP w celu Ochotniczych Straży Pożarnych w naszej gminie w celu omówienia zasad finansowania szkoły oraz dotacji na udział własny przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Z
spotkałam się z panią prezes konsorcjum kanadyjskiego CMB Capital Partners, panią Ellen Campbell. Celem spotkania było omówienie współpracy w związku z rozpoczęciem produkcji pelletu w zakładzie w Szczypkowicach. W okresie pomiędzy 17 a 23 lutego od 17 do 21 przebywałam na urlopie. W tym czasie odbywał się konwent wójtów i burmistrzów, na którym reprezentował mnie pan zastępca. I jeżeli państwo pozwolicie, po mojej wypowiedzi pan wicewójt króciutko powie o tematyce. W sobotę i niedzielę, czyli 22 i 23 lutego, uczestniczyłam w uroczystości z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego, która odbyła się w Urzędzie Gminy. Uczestniczyłam w powitaniu seniorów przybyłych na bal seniora, również w podsumowaniu pierwszego wojewódzkiego turnieju falowej piłki nożnej Żelbika, który odbył się pod patronatem wójta gminy Łuszczyce. W okresie pomiędzy 24 a 26 lutego spotkałam się z mieszkańcami ulicy Dworcowej, którego pokłosiem była wizja lokalna w dniu wczorajszym na terenie osiedla mieszkaniowego. Uczestniczyłam w posiedzeniu Rady Seniorów Gminy Kuszczyce. Spotkałam się z brokerem ubezpieczeniowym, który zajmuje się ubezpieczeniem mienia gminnego, reprezentującym firmę Magnus Broker, oraz z projektantem, który, jak państwo pamiętacie, mamy na głowie jeszcze most w Czarnym Młynie. Do końca marca musimy mieć wykonany projekt przebudowy tego mostu i tematem naszego spotkania było zaawansowanie prac w tym zakresie. Chciałabym również nadmienić, tak abyście państwo mieli taki zarys tego, co dzieje się w gminie i w Urzędzie Gminy, w skrócie przedstawić, co w okresie, w minionym okresie się zadziało. I tak obecnie prowadzone jest 12 procedur związanych z dwoma wnioskami dotyczącymi budowy farm fotowoltaicznych o mocy do 1 mega. Bata w miejscowościach Cecenowo i Wolinia. W ostatnich dniach wpłynął kolejny wniosek, tym razem na budowę farmy fotowoltaicznej na o mocy do 3 mega, również w rejonie Wolinia. Jeden wniosek na inwestycji polegającej na budowie sklepu Dino w miejscowości Pobłocie. Jeden wniosek dotyczący budowy magazynu na płody rolne w miejscowości Wielka Wieś. Jeden wniosek dotyczący budowy obiektów zabudowy hodowlanej w gospodarstwie rybackim w miejscowości Zgojewo i 7 wniosków dotyczących budowy lub rozbudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie naszej gminy. W zakresie gospodarki nieruchomościami podpisane zostały 2 akty notarialne. Jeden dotyczył zamiany nieruchomości gruntowych w miejscowości Żelkowo. Drugi umowy na zakup działek od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w miejscowościach Ciemino i Skórzyno pod przepompownię ścieków. Ponadto ogłoszone zostały przetargi na sprzedaż nieruchomości. Pierwszy to jest ogłoszenie na przetarg na sprzedaż budynku świetlicy wiejskiej w Przepędowie, data przetargu 28 lutego, na sprzedaż działki rolnej w Michałowie, data przetargu 6 marca. Sprzedaż działki niezabudowanej w Żelkowie, data przetargu 19 marca. Zawarta została również umowa najmu z Sądem Rejonowym w Słupsku na prowadzenie ośrodka kuratorskiego w Kuszczycach przy ulicy Mickiewicza 9. W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi został ogłoszony konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu oraz krajoznawstwa, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania działań integrujących lokalną społeczność, wspierania działań promujących gminę Łuszczyce. Termin składania ofert
upływa w dniu jutrzejszym. Trochę ustabilizowała nam się sytuacja kadrowa i tak informacyjnie od 1 stycznia 2020 do 4 lutego tego roku funkcję kierownika SDS-u samopomocy w Rumsku pełniła dotychczasowa pani kierownik. Został rozstrzygnięty konkurs i już oficjalnie pani Danuta Stegienta pełni funkcję kierownika środowiskowego Domu Samopomocy. Jak Państwo pamiętacie, z dniem 1 stycznia musiał się on usamodzielnić. W wyniku konkursu została również zatrudniona na stanowisko do spraw zamówień publicznych. Stanowisko zostało już obsadzone. W zakresie działalności gospodarczej, to też jest zapewne bardzo interesujące, rozpatrzonych zostało 65 wniosków o systemie ewidencji informacji o działalności gospodarczej, w tym 11 o założenie firmy, 38 o zmianie wpisu, 7 o zawieszenie działalności, 3 o wznowienie działalności oraz 6 o zakończeniu działalności. Ponadto zostały wydane 2 decyzje w sprawie przyznania dofinansowania dla przedsiębiorcy na kształcenie młodocianego pracownika w celu przyuczenia go zawodu. I tutaj już tak informacyjnie dla pani dyrektor szkoły w Podłociu i grona pedagogicznego oraz mieszkańców złożyliśmy 2 wnioski na dofinansowanie zakupu radarowych wyświetlaczy prędkości w rejonie przejść dla pieszych miejscowości w Podłocie. Podobna sytuacja będzie miała miejsce również przy szkole środkowej. Pani Siwińskiej nie ma, więc tutaj nie ma. To tyle z mojej strony i proszę dosłownie w skrócie. Szanowni Państwo, Pan Wójt wspomniał o konkurencie na tym formacie obecnym, czyli również parlamentarzyści z regionu. Główny temat spotkania, które zorganizował starosta, dotyczy spraw najbardziej pilnych dla regionu, w tym budowy drogi S6. Oczywiście mowa była również o zadaniach, które są istotne dla gminy Głuszczyce. Mowa była o rekonwersji za budowę tarczy i środków finansowych. Myślę, że to, co wspomniał starosta o tym lobbingu, to właśnie też jest pewnie pokłosie tego spotkania. Sporo tematów zostało tam poruszonych, ci parlamentarzyści są nam przybyli, znają nasze problemy, zostały nam przedstawione. Mamy nadzieję, że też będą mieli wpływ na przebieg i remontów, i dyslokacji tych środków finansowych. Dziękuję Państwu. Przechodzimy do punktu 4. Sprawozdanie z wykonania zadań w 2019 roku przez Gminną Komisję Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Drogowych. I głos udzielę pani Elżbiecie Szumskiej, przewodniczącej komisji. Proszę bardzo. Na pewno raz na dzisiejszym spotkaniu z Gminną Komisją stałam już relację z wykonania zadań innego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych za 2019 rok. Szczegółowo, w związku z tym w tej chwili tylko w skrócie przedstawię, jak wygląda sytuacja. Plan na 2019 rok wynosi 115 tysięcy, wykonanie 90 433 złote 92 grosze. Środki te zostały przeznaczone na kolonie, na zakup ulotek i broszu dotyczących problemów alkoholowych, zorganizowanych w szkołach podstawowych, przedstawionych programów profilaktycznych, nasze wice socjoterapeutyczne. Dofinansowano również profilaktyczne imprezy okolicznościowe i festyny. Do komisji wpłynęło 38 wniosków o objęcie postępowaniu osób uzależnionych od alkoholu. Z zadaniem tym przeprowadzono rozmowy motywujące do leczenia odwykowego. Część osób zdecydowała się na terapię, która prowadzona jest w Głuszczycach. Pozostałe osoby zostały skierowane do badań
psychologiczno-psychiatrycznym w celu orzeczenia, czy rzeczywiście te osoby są uzależnione od alkoholu. Współpracowano z ośrodkiem pomocy społecznej, z policją, z kuratorami w zakresie wymiany informacji i wywiadu środowiskowych dotyczących osób zgłoszonych na leczenie osób. Dziękuję bardzo. Pierwsze sprawozdanie zostało przyjęte. Przechodzimy do punktu 5. Podjęcie uchwał. Napominam, iż wszystkie projekty uchwał były analizowane na posiedzeniach komisji. Proszę Państwa o prezentację projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu niektórych rozwiązania programu protokolowych na 2020 rok. Tak jak Pan Przewodniczący wspomniał, uchwała, projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych był prezentowany na posiedzeniu wspólnym komisji. Ponadto możliwość zapoznania się z programem mieli nasi kierownicy jednostek. Mieli też możliwość wypowiedzenia się na jego temat. Istotnym jest to, że Rada Gminy zobowiązana jest uchwalać corocznie gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zgodnie z artykułem 4 punkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Istotną też informacją jest to, iż zwiększyły się środki, jakie są przeznaczone na realizację programu i w 2020 roku w budżecie gminy Tłuszczyce na realizację programu przeznacza się 166 342 zł. Te środki pochodzą z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Dziękuję za głos. Czy radni mają jakieś pytania do uwagi? Nie widzę, przystępujemy do głosowania. Pytam, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? Głosuję się na ślicznie przyciskiem podniesienia ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziesięciu głosów oddanych za, stwierdzam, że uchwała została podjęta. Otwieram punkt drugi. Proszę Panią Wójt o prezentację projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2020 rok. Gminny program przeciwdziałania narkomanii jest ściśle powiązany z programem, o którym wspominałam przy poprzedniej uchwale i tworzy się go na podstawie artykułu 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii z uwzględnieniem celów operacyjnych dotyczących przeciwdziałania narkomanii określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020. Nadmienić należy, iż przeciwdziałanie narkomanii jest jednym z zadań własnych gminy i wynika to z ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. Ustawa ta nakłada na Radę Gminy obowiązek uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii. Podobnie jak przy poprzednim programie, ten również był poddany analizie na połączeniu wspólnym komisji. Nadmienić tu chciałabym, że na rok 2020 na jego realizację zaplanowano kwotę 12 500 zł. Z tej kwoty na programy profilaktyczne i przeprowadzenie diagnozy w szkołach przeznaczono kwotę 10 500 zł. O ile temat uzależnienia od alkoholu, czy zjawisko przemocy zostało zdiagnozowane, ponieważ w ramach pracy komisji interdyscyplinarnych taka diagnoza w jednostkach oświatowych została przeprowadzona, o tyle temat związany z uzależnieniami, czy to
elektryków, dopalaczy. To jest bardzo szerokie spektrum. Wiedzę szczegółowo mają poszczególne jednostki, ponieważ w ramach swojej działalności statutowej takie badania prowadzą. My jako gmina takie badania przeprowadziliśmy w latach 90. Problem narasta, mówimy o tym często na spotkaniach, na radach i w tym roku chcielibyśmy przeprowadzić diagnozę problemu uzależnień na terenie naszej gminy, tak aby w przyszłości móc racjonalnie planować wydatkowanie środków finansowych i realizować profilaktykę, a nie zapobiegać już powstałym problemom. Dziękuję Pani Wójt. Czy są pytania uwagi Pana Rady? Widzę, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jeśli głosuje za, stwierdzam, że uchwała została podjęta. Otwieram punkt trzeci. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia współdziałania i utworzenia partnerstwa na rzecz wspólnej realizacji projektu pod tytułem Strefy na Sieci 2. I proszę o podjęcie punktu prezentacji tego projektu. Projekt Strefy na Sieci 2 powstał w ramach Strefy na Sieci jest kontynuacją projektu Strefy na Sieci, który kończy się z końcem 2020 roku. Jest to program partnerski, gdzie partnerem wiodącym jest powiat słupski. Ponadto poza naszą gminą chęć realizacji w tym przedsięwzięciu wyraziła gmina Dębnica Kaszubska, gmina Kobylnica, gmina Potęgowo, gmina Kępica, Kępice, gmina Słupsk, gmina Smodzino oraz gmina Ustka. Tak jak powiedziałam na wstępie, będzie to kontynuacja działań podjętych w ramach projektu Srebrna Sieć. Będzie on ukierunkowany na dalszy rozwój różnych form usług opiekuńczych, usług sąsiedzkich, specjalistycznych oraz teleopieki. Co jest bardzo istotne, ważnym elementem tego projektu będzie aktywizacja środowisk senioralnych poprzez tworzenie klubów seniora w gminach, a także wzmocnienie funkcjonowania gminnych rad senioralnych. Już realizacja tego pierwszego projektu Srebrna Sieć pokazuje, że był to strzał w dziesiątkę i jego kontynuacja jest jak najbardziej wskazana. Co jest też bardzo istotne, jeżeli chodzi o koszty projektu, ponieważ nie są to działania tanie, zakłada się w konkursie, iż projekt będzie finansowany w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 10% z budżetu państwa. I tutaj wymagany wkład własny samorządu wynosi 5% wydatków kwalifikowanych. I te 5% zostanie podzielone proporcjonalnie na wszystkich partnerów projektu. Jeżeli mogę dodać Pani Wójt, już mniej więcej budżet projektu jest dofinany i na chwilę obecną pozostaje, że znaczy ustalone zostało, że na okres 2,5 roku trwania tego planowanego projektu nasz wkład finansowy to będzie 5 tysięcy. Pozostałe to jest wkład niefinansowy, także nie są to w tym przypadku duże koszty. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania z Rady? Widzę, przystępują do głosowania. Kto jest za przyjęciem przez przedstawionego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? 10 głosów poddanych za, stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do podpunktu 4. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Buszyce. Głos udziela Pani Wójt. Później proszę o uzupełnienie przez Panią Inspektor Radę. Podobnie jak wcześniejsze uchwały, również ten projekt był przedmiotem
analizy przez połączone komisje rady. Podjęcie tej uchwały jest podyktowane koniecznością dostosowania istniejącego regulaminu do zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie w dniu 6 września 2019 roku. I zgodnie z tym Rada Gminy jest zobowiązana dostosować regulamin do nowych przepisów w terminie 12 miesięcy. Bardzo istotnym jest też to, że stosownie do treści artykułu 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Gminy po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku może dopiero uchwalić ten regulamin. I tutaj my taką opinię otrzymaliśmy i jest ona pozytywna. Także wszystkie przesłanki, aby taką uchwałę podjąć, taki obowiązek zostały spełnione. Czy ktoś z Rady ma pytanie do przedstawionego projektu? Czy pan inspektor ma odpowiedź w jakimś poziomie? Proszę pana prowadzić. No, ja mam tylko jedno pytanie. Czy został punkt 15 w tej uchwale w tym regulaminie poprawiony? Czy to też się z nim działo? Czy jest tak, jak było na wspólnej komisji wypisane? Odnośnie wymogu makulatury, do pełni makulatury, do gospodarstw indywidualnych raz na 3 miesiące, a od naszych okolic, jakby to tak powiedzieć, raz w tygodniu. Czy zostało to zmienione, czy to jest dalej tak samo? Ja nie mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o regulamin, terminy odbioru odpadów zostały bez zmian, z wyjątkiem, który wynika z ustawy, że w okresie letnim, czyli jest to okres od 1 kwietnia do 31 października odpady zmieszane oraz odpady ulegające degradacji są zbierane raz na 2 tygodnie, a w okresie od 1 listopada do 31 marca raz w 3 miesiącu. Pozostałe terminy są bez zmian, czyli 3 miesiące, czy około 2 miesiące. Proszę Waszą przedstawić. Dziękuję. Proszę bardzo. Ja już dzisiaj mówiłem na komisji w temacie porządku. Chodzi o chodniki, które należą do posesji, żeby panowie sołtysi dostali na tablicę ogłoszeń podstawę prawną, że każdy chodnik przylegający do posesji należy do właściciela posesji. Radny padł deklarację, że wykonamy stosowny komunikat i dostarczymy go do sołtysów katolickich. Czy ktoś jeszcze chciałby pytanie zadać? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem przystąpionego projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziewięć głosów za, jeden przeciw. Jedna uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu procedury. Proszę Państwa o prezentację projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, odnosicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Uchwała była przedmiotem analiz na uchwały, która nastąpiła przed chwilą, to powoduje, iż należy podobnie w nawiązaniu do zmiany w ustawie o zagospodarowaniu odpadów, należy dostosować również do tych zmian uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Tutaj nadmieniam, iż projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
W Słupskim. W Słupskim, przepraszam. Czy są jakieś pytania od uwagi strony radnej? Nie wiem, czy przystępujemy do głosowania. Jeżeli ktoś z Państwa radnych bierze przejście przez sobie uchwały, kto się wstrzyma? Kto jest przeciw? 10 za, stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 6. Proszę o podjęcie prezentacji uchwały w sprawie wyrażania zgody na sprzedaż nieruchomości. Proszę o podjęcie. Projekt uchwały wiąże się z wyrażeniem zgody na sprzedaż w trybie przetargowym dwóch działek położonych przed obrębie kondycyjnym Brzeżego Lipno. Pierwsza działka to jest działka nr 15 o powierzchni 900 hektara. Druga nr 16 o powierzchni 0,5 hektara. W związku z tym, iż wpłynął wniosek o umożliwieniu wnioskodawcy nabycia tych działek, podjęcie tej uchwały pozwoli wszcząć procedurę, której efektem finalnym będzie przetarg. Do tego czasu jednak trzeba wznowić granice oraz opracować operat szacunkowy. Nadmieniam, iż komisja merytoryczna była na terenie odbyła w terenie zobaczyć, jak zlokalizowane są działki i stanowisko komisji może przedstawić pan przewodniczący. Proszę bardzo, pani radna. Przepraszam, czy pan nie No dobrze, to poprosimy zastępcę o przerwę. Komisja Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej dokonała wyjątku nieruchomości wyraża zgodę na sprzedaż. Dziękuję. Czy są jakieś uwagi do zadania Pana Rady? Nie widzę, że przystępujemy do głosowania. Senat, kto z Państwa radnych jest zawsze w swoim do przyjęcia projektu uchwały. Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzyma? 10 za, 1 za, że uchwała została podjęta. Otwieram punkt 7. Proszę o podjęcie do prezentacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wydarzenia woli przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Gdańsk. Proszę bardzo, pani. Zgodnie z projektem uchwały w paragrafie pierwszym uchwały nr 17/146/20 Rady Gminy Głuszczyce z dnia 30 stycznia 2020 roku kwotę 50 tysięcy złotych zastępuje się kwotą 60 tysięcy złotych. Projekt ten uchwały wiąże się z kosztem zakupu samochodu osobowego typu SUV, którego wersja oznakowana wynosi 120 tysięcy. Jak Państwo pamiętacie, partycypowaliśmy w 50% kosztów zakupu samochodu. Kwota 50 tysięcy zaspokaja potrzeby w zakresie zakupu samochodu osobowego. Po analizach i wiedzy, jaką posiadamy na temat stanu naszych dróg, z całą pewnością bardziej wskazany jest zakup pojazdu typu SUV ze względu na jakość drogi. I wnioskuje komendant, tak, komendant policji, komendant miejski policji w Słupsku. Spotkałam się również z panem komendantem naszego komisariatu, który nie ukrywa jako praktyk, iż no, samochód osobowy on owszem będzie, ale na te warunki, jakie mamy, no on się nie sprawdzi. Jego zużycie będzie dużo, dużo większe, a możliwość dotarcia do wielu miejsc. Pamiętamy, że mamy bardzo rozrzucone miejscowości i lokale. Także przedkładamy tu Państwu projekt uchwały, w którym zwracamy się z prośbą o zwiększenie tej dotacji z 50 na 60 tysięcy. Pamiętajmy, że
Jest to również bezpieczeństwo mieszkańców, opieka zdrowotna, to jest również nasze zadanie własne. I tu z jednej strony wydaje nam się, że dajemy komuś, a tak naprawdę pomagamy tutaj naszym mieszkańcom. Dziękuję Pani Wójt. Czy ktoś z radnych ma pytania do Pani Wójt? Czy Pani Wójt uchwały? Jedno pytanie. Proszę, czy Pani Wójt uchwała się na to, czy już to? Już mamy cennik przedstawiony. Jeżeli nie będziemy zwlekali, to już będzie koniec. No to. Dziękuję. Jeśli nie ma więcej pytań, przechodzimy do głosowania. Pytam, kto z Państwa jest za przyjęcie przedstawionego projektu uchwały? Kto się jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziewięć głosów za, jeden wstrzymujący, skandal uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 8. Proszę Panią Wójt o prezentację projektu uchwały w sprawie udzielania dotacji celowej dla jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy Łucznice. Proszę bardzo, Panią Wójt. Są to, jeżeli taka sytuacja miałaby
gospodarki odpadami i ochronie środowiska. Tylko tej jednej pozycji, czyli przeciwdziałania, mogę mieć taką sytuację, że dochody były większe od wydatków, w związku z tym należy te środki rozdysponować w 2020 roku. 28 200 na remont budynku przy ulicy Mickiewicza. Dotacja dla straży 13 000, tutaj jest tylko ruch, że tak powiem, kosmetyczny, bo plan zmniejszamy w strażach pożarnych, w usługach i przenosimy go na dotację dla straży. Dziękuję panie skarbniku. Czy są pytania z pana rady? Nie widzę, przystępujemy do głosowania. Pytam, kto z państwa radnych jest za przyjęciem przygotowanej uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 10 głosów za, stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 10. Proszę również o skargę o prezentację projektu uchwały w sprawie zmian w lewej prognozie finansowej. Proszę bardzo, pani skarbnik. Proszę państwa, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, jeżeli dokonujemy zmiany w deficycie, należy to też uchwalić w wielu prognozie finansowej i zwiększamy deficyt o 81 042, który pokryty zostanie wolnymi środkami oraz uaktualniamy do planu dochodów wydatków na dzień dzisiejszy. Dziękuję pani skarbnik. Czy są pytania pani kierownicy samorządu? Nie widzę, więc przechodzimy do głosowania. Pytam, kto z państwa radnych jest za przyjęciem zdecydowanej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 10 głosów za, stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do realizacji punktu 6. Pan Kowal. Informuję, że w okresie międzysesyjnym radni złożyli interpelacje, zaś w dniu dzisiejszym wpłynęło mnie 3 interpelacje, dwie sołectwa Polinia i jedno sołectwa Brzuszcz. Przechodzimy do realizacji punktu 7. Pan Kowal, informacje wnioski i oświadczenia. Czy ktoś w tym miejscu chciałby zabrać głos? Proszę państwa, chciałabym tutaj w imieniu własnym oraz Komisji Rolnictwa zaprosić wszystkich na forum rolniczej gminy Głuszczyce. Ono zaplanowane jest na piątek 13 marca 2020 roku. Odbędzie się tutaj w Gminnym Ośrodku Kultury i rozpoczęcie zaplanowano na godzinę 10. Bardzo istotne jest to, kto został, jakie instytucje zostały poproszone o wydelegowanie swoich przedstawicieli do udziału w tym forum. I zaproszenie zostało wysłane do Powiatowego Inspektora Weterynarii w Słupsku, KOWR-u w Słupsku, Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa, RDO, Szkoły Pomorskiej Izby Rolniczej, Polskiego Związku Łowieckiego oraz do Urzędu Marszałkowskiego. Tutaj w pewnym momencie poruszony został problem degradacji środowiska i problemów, jakie wiążą się z działalnością wodów na naszym terenie. Będzie to z pewnością też doskonała okazja do poruszenia tego tematu i podjęcia działań wychodzących na zewnątrz, bo w przypadku naszej gminy, a śmierć rzekła nie tylko naszej, no sytuacja jest katastrofalna. Wiem, że rolnicy działają jednoosobowo, ale w myśl zasady duży może więcej głęboko wierzę, że wnioski chociażby tylko w tym temacie z tego spotkania zostaną gdzieś wyżej usłyszane i w jaki sposób będziemy mogli liczyć na pomoc w tym zakresie. Ale to jest tylko jeden wycinek. Czy coś jeszcze chciałby zadać w stanie radnego? Proszę bardzo. Ja bym chciał tylko dopytać o wypowiedź, co tutaj mówił radny. Do mikrofonu, tylko się panu podjęto mówić. Radny Fir. Chodzi o te chodniki przylegające do posesji. Do tej pory było, że właściciel tego odśnieżał, a teraz jeszcze ma remontować? Nie, to nie chodzi o remont, ja prostuję. To nie chodzi o remont, tylko dbanie o czystość na tych. No, 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 no,
Odświeżanie chodników to jest talent uwagi, żeby to było usuwanie porządku w czystości. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Chciałbym przypomnieć o wniosku złożenia oświadczeń majątkowych przez radnych. Drugie, słuchajcie Państwo, materiałami na sesję. Termin złożenia oświadczeń jest do 30 kwietnia 2020 roku. To jest za okres 2019 roku. Planowana sesja, zbliżony termin 26 marca 2020 roku. Oddam głos na chwilę jeszcze wicepójtowi. Proszę bardzo, wicepójt. Szanowni Państwo, mnóstwo informacji medialnych jest dotyczących koronawirusa. No jest z tego tytułu jakaś obawa. Nie wpadajmy przesadnie w jakąś panikę. Są odpowiednie procedury opracowane w grupie osób, które są zagrożone. To tak naprawdę figurują tylko te, które miały z tym wirusem kontakt. A one z kolei musiałyby być trochę bardziej egzotyczne. Krajach niż tutaj, kraje ościenne. Ten wirus dociera pewnie i do większej części Europy, do nas pewnie też dotrze, pewnie czy później profilaktycznie, ale zaznaczam tylko profilaktycznie. Mamy taki informator również dostępny na Facebooku. Opublikowaliśmy krótką informację, bo każda profilaktyka będzie dobra. Ja podam tylko na przykład ośrodka z Pogłodzia, bo stamtąd mam dane. W roku 2019, czyli ubiegłym, w styczniu i w lutym, na choroby grypu podobne zachorowało 268 osób, a w tym roku, w styczeń, w lutym, 175. Więc nie jest to porażająca ilość, a mamy sezon grypowy, więc działamy w tej kwestii. Profilaktyka jest, przekazaliśmy informacje do szkół, zasady postępowania również są określone. Tyle w tym temacie. Szanowni Państwo, ja mam ogromną prośbę, żeby nie rozpowszechniać rzeczy, które nie są poruszane na forum Rady. Docierają do nas niepokojące informacje o tym, jakoby Rada miała zamiar zamykać czy likwidować szkoły. To nie wiem, skąd ten pomysł się wziął. Nic takiego się nie zadziało. Owszem, Rada poprosiła o przeprowadzenie diagnozy. Jak wygląda w perspektywie lat sytuacja demograficzna i jakie to będzie miało przełożenie na obsadę w jednostkach oświatowych. I to jest wszystko. Nikt szkół nie zamyka. Proszę rodziców na zebraniach uspokoić. Nie wiem, skąd się to wzięło, kto to wymyślił. Oświadczam, nie ma żadnej inicjatywy w kierunku zamykania szkół i taki temat tutaj z Rady absolutnie nie wyszedł. Analizujemy finanse jak najbardziej, staramy się racjonalizować wydatki. Tak jak mówię, diagnoza pokaże, co nas w przyszłości czeka. Musimy robić wszystko, żeby zadbać o mieszkańców. Większa liczba mieszkańców, większe dochody dla gminy. Więcej mieszkańców, więcej uczniów i potrafią skutek, który się tutaj od razu tworzy. Jeszcze raz bardzo proszę. Proszę, jeżeli z kimkolwiek Państwo się spotkacie i ktoś będzie rozpowszechniał takie informacje, absolutnie nie jest to stanowisko Rady, ani kulta gminy. Z Rady Świętej jeszcze raz głos. I z gości zaproszonych są zwykli. Jeśli nie, to przechodzimy do punktu 8. Stwierdzam, że porządek obrad został wysłany. Dziękuję wszystkim za udział w sesji. Centrum 18.